Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Dzisiaj tak nietypowo, nie z chałupy, tylko z pleneru koło Wisły. No ale tutaj z ojcem mamy taką małą jedną fuszkę, to przy okazji nagram vloga. No i temat jest taki: lato, na dworzu gorąco jak w dupie, posrali babie. No i niektórzy narzekają, że tu nie idzie wytrzymać, ale my będziemy cwańsi i zrobimy tak, żeby natura była po naszej stronie. No i teraz jak to zrobić? No to sposób jest prosty. Stoimy przez kilka godzin na słońcu. No w tym czasie można jeszcze coś tam porobić, żeby się zmęczyć. Ja na przykład kopałem dół, bo mi stary kazał jakieś tam rury odkopać. No to się spociłem jak świnia na dyskotece. No i od tego upału tak się zmęczyłem, że czuję się, jakbym już ćwiartkę wypił. Teraz wystarczy tylko druga ćwiarteczka, a wiadomo, że jak się pije na słońcu, to się liczy razy dwa, czyli razem to już będzie prawie litr. I o to cały czas chodziło. No, dobra mordy, nie niedziela, lecimy z tematem. Młody, wypierdziel ten telefon, chodź tu mi pomóż! O kurde, tato, co się stało? Gówno! Gówno zaatakowało, pośpiesz się! Dobra, już lecę! To śpiewa cały grochów po nocy. Tak śpiewa cały grochów całe dnie.